Małe uzupełnienie do poprzedniego odcinka. Ja tam mówiłem o tym, że można dbać o coś jako prywatny folwark, czyli dbać o coś dobrze, bo jak się jest właścicielem, to człowiek dba o daną rzecz, albo dbać o coś tak, jak dbali o kołchozy, o sowchozy. Wiedzą Państwo, jakie to były bezsensowne instytucje w Związku Radzieckim, a te PGR-y u nas no, działały podobnie, może trochę lepiej, ale na podobnych zasadach. I też tam działy się różne cuda. No więc, jeżeli dba się o coś jako prywatny folwark, to ten prywatny folwark służy dobru wspólnemu. No bo jeżeli to jest taki prawdziwy folwark, no to on produkuje artykuły rolne i one są dobre, zdrowe. Jeżeli jest folwark zadbany, to są również w miarę tanie. No i służą po prostu dobru wspólnemu. Natomiast jeżeli o coś się dba tak jak o własność kołchozową, no to wtedy jest tak jak tutaj z tą barierką, proszę Państwa, jest tym pomostem, że ja troszkę tak delikatnie, bardziej to się boję, bo by się mógł urwać, ale tak leciutko go widzą Państwo, o, rozhuśtam i widzą Państwo, że na długości kilkunastu metrów on się cały chwieje. On no nie jest dobrym oparciem dla jakiejś staruszki, która nie umie pływać i sobie tutaj nieopatrznie na ten pomost weszła, sądząc, że jak jest barierka, to ta barierka jest mocna. No nie, ta staruszka tutaj jak wejdzie, to się przekona, że nie miała racji. No i morał jest taki, że pan Śmietanko, który ten elwar tam doił, że tak powiem, zgodnie ze słowami pana Łukasika, to on nie dbał o ten elwar jako prywatny folwark, tylko dbał jako kołchoz. To znaczy dbał. Starał się maksymalnie go wydoić. Natomiast dbać o prywatny folwark to jest zupełnie coś innego niż ci PSL-owcy robią w tych różnych spółkach rolnych, którymi zarządzają. No, to tylko tyle.